Witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Niestety Wasi koledzy, koleżanki albo rodzina chyba przegrali zakład, jeśli doszło do kwestii, czy Rock and Rojo będą nagrywać dalej Borderlandsa. Tak się dzieje. Rok, witam Cię serdecznie. Cześć, Rojo, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. I okej, zmierzamy do punktu odpowiedzialnego za misję główną, fabularną. Po drodze na pewno nie jedna wesoła rzecz nas spotka. Rockens, czy chcesz porozmawiać na jakiś temat? Oczywiście, przyjacielu, z tobą zawsze. Tylko niech najpierw Pickle się wygada. Co ona chce od nas, ta dziewczyna? A to nie jest facet? Chłopczyk? Nie wiem. Cholera, nie wiem. To dobrze, ważne, żebym widział tą różnicę, nie? Chociaż nie, ja jestem robocikiem, wszystko jedno. Nie, jakby chciałem, temat gorący i zbliżający się, to jest oczywiście Dragon Age, wiem, że miałeś ogromną przyjemność. Znaczy, tego to nie wiem jeszcze, ale podejrzewam, że... Przyjemność byłaby ogromniejsza, gdybyś był w stanie pojechać ze mną w kwestii... Tak, wiem. Pogadania przy miodzie pitnym serpega. Wiem, że nie byłem, wiem, że powinienem być. Wiem, że opublikowałeś już materiał, ale jestem ciekaw twoich wrażeń takich jeszcze tutaj z gry. Powiem ci tak, przede wszystkim jestem bardzo zadowolony w kwestii zastosowania silnika Frostbite 3, jeśli chodzi o grę. Gra naprawdę wygląda bardzo ładnie. Wydaje mi się, że w żadnym wypadku nie ma startu pod względem graficznym do Wiedźmina. Ale wiadomo, z jednej strony jest to tutaj gra drużynowa, prawda? Wiedźmin jednak stawia na propozycję konkretnego bohatera, gdzie powiedzmy ta identyfikacja jest umowna, tak? No bo mamy gotowego bohatera, tu jednak tworzymy protagonistę jakby od podstaw, w czym pomaga nam bardzo rozbudowany w klimacie, rzekłbym nawet Simsów, kreator postaci. I tak, no, ja dalej mam dylemat w kwestii klasy, którą będę grał, bo jednak tarcza i miecz jest tutaj klasą bardzo defensywną, a ja jednak lubię dziczej, także zastanawiam się nad Dual Wielderem, a nawet nad strzelcem, łucznikiem, ale to tylko nie wybiorę tu. Jasne, przepraszam. Jestem umierającym robotem. Cholera, nie podskoczę do ciebie. Ile masz sekund jeszcze? A wiesz, tak jakby... O. Zmarło ci się? Tak, zmarło mi się na śmierć. O nie. Niedobrze. Szkoda, ale już jadę do ciebie. Ja też za późno cię zacząłem alarmować, ale też z drugiej strony wsłuchałem się w twoją opowieść. Więc nie dziwię cię. Sam jestem sobie winien. Już do ciebie zmierzam. Ale tak jak mówię, to jaką postacią główną nie zagram, to nią sobie zagram w ramach naszego koopa, który będzie no, kwestią propozycji alternatywnej historii fabularnej, pewnej arenowości, zakończonej bosiakiem. Tam będzie kompletnie inny system wyboru, kreacji postaci, sprzętu i tak dalej. Ale jeśli chodzi o podstawową wersję gry, no to tak jak mówię, graficznie, dźwiękowo bardzo fajnie. Feelingowo ok, aczkolwiek jest to system sterowania trochę toporny, on wymaga ogrania, tak? Ale tak jak gadałem z gościami z EA Games, to oni powiedzieli, że wiele osób ma dokładnie tą samą opinię na temat sterowania. Mam oczywiście podejście dynamiczne, czyli TPP. Takie trochę hack and slashowo zręcznościowe. No i to podejście takie oldschoolowe, taktyczne, lot ptaka. Aha. To jest zrozumiałe i to jest jak najbardziej w porządku. Czy ja tu przeskoczę, czy dam radę? Chyba tak. Muszę wziąć rozum. A nie, tu są przecież te. A ja się zastanawiam. Jestem ciekaw właśnie. O, tutaj o to. Jestem bardzo ciekaw. Znaczy, na czym polega problem z tym całym... Sterowaniem? Wiesz co, no tu musisz ogarniać kamerę, chodzenie, odpowiednie naciskanie na klawiaturze i na myszce pod kątem walki, korzystanie z aktywnej pauzy za pomocą kontrolu. O kurde, ja tu mam naprawdę nie najlepszą tą pukawkę w dniu dzisiejszym, za co przepraszam. Ja postawiłem wieżycę. Okej, padł. Żyjesz? Dobrze. Żyję. Postawiłeś wieżę, dobra. To w takim razie ja... No, powiem ci, stary, że nieźle walą. Teraz potrzebuję pomocy, to od razu mówię, żeby... Już, dobra. Wbiliśmy się w tereny takie, które... Dosyć hardkorowe, ale powinniśmy dać radę, spokojnie. Okej, żyjesz. Góra, strzelec.
Też nie mam szczęścia do pokawek. Ja mam wrażenie, że jedyny nasz problem to są pokawki. Dokładnie. Znaczy no... Ja jeszcze jestem w takim wieku, co nie narzekam, no ale skoro już się zwierza. You sucker! Kiedyś na pewno podzielę twój ból. Co to wyskoczyło i dlaczego to jest takie pierdolne rok? Nie wiem, ja jestem schowany za skrzynką, coś dużego? Nie! Ty, to wiesz, spoko, kurwa. Mam nadzieję, że to zaraz wybuchnie. Ja w ogóle jestem pod presją straszną. Padło. Jeszcze coś z niego wypadło, tak? Tak, już jakiś mniejszy gówno. Dobra, idę do ciebie. Łoż ty! Ale to jest... Tak wypadli z niego kolesie. Czekaj, dobra, idę do ciebie. Żyjesz. Tak, zastrzeliłem coś. Dobra, pistolecik. Dobra, padł, ładnie. Kolejny. No, powiem ci, niezła tutaj miazga się robi. Dobrze, kolejny. Strasznie naciskany. Kolejny, dobra, ładnie. Jakoś jest nie najgorzej. Strzelaj, ile fabryka dała. Dobra, dzięki. Przyda się, nie powiem. Żeś wszystko zabił. Żeby ciebie uratować trochę. Dobra, kolejny pad. Jeszcze jeden jest gdzieś tam. Gdzie ten dziad się schował? A on jest w ogóle wyżej. A, wyskoczył. A tutaj są skrzynki, jakbyś coś potrzebował. A, moje te sprawy. O! Jest jakiś mocny typ. Granat. On jeszcze żyje? Tak, cały czas tutaj. Pięknie! Przywoiliśmy gnoja. Tak to możemy rozmawiać. No, więc tak, zobaczymy jak będzie w kwestii oczywiście naszych towarzyszy, jakie przede wszystkim będą mieli portrety psychologiczne, bo liczę na fajną charyzmę tych jednostek. Fajnie, że interaktywną klasą jest klasa Quanari, bodajże, który reprezentantem był swojego czasu Sten, dubbingowany przez legendarnego Franczewskiego w jedynce, ale to był Quanari, wiesz, bez rogów, a to jest taki, wiesz, żelazny byk, między innymi będzie takim gościem, będzie takim na pewno moim przyjacielem w drużynie. Aha. Nie takich mrocznych skurwysynów imię dobra. No i zobaczymy, jak to wyniknie. Tak jak mówię, nie miałem specjalnie czasu zapoznać się w szerszym spektrum z systemem walki i zabawy, ale sam system rozwoju postaci wygląda pysznie, aczkolwiek może boleć brak, tam wiesz, finisherów, brak klasy typowo leczącej, wymyśli jakiegoś maga. Ale... Zastanawiająca w ogóle stylistyka bez... Wiesz co, na pewno pierwsze to, że nawet po 100 godzinach zabawy, to jest mniej więcej długość fabularki bez questów pobocznych, starcza na 100 godzin i dalej jest mnóstwo do robienia, bo generalnie 200 godzin to jest cała zabawa z programem. No plus do tego dochodzi jeszcze, prawda, ten koop, który no nie spoileruje w koopie fabularki z podstawki, jakby to tak nazwać. Pytałeś coś o koopie? Jak to dokładnie? Mówiłeś coś o arenowości. Tak, no po prostu to będzie od misji do misji zakończonej bossem. I między kolejnymi misjami będziemy mogli się dozbrajać, ulepszać, wyposażać, kraftować, bawić się alchemią i tak dalej, i tak dalej. Może być ciekawie. Dobra, padł. Nie mów mi, że się jeszcze nie zdążył wyleczyć po ostatnich. Nie. Wszystko jest w porządku. Po prostu, wiesz, żona choruje, mała choruje, a ja przez tą zasraną cukrzycę, wiesz, jestem bardziej podatny na te zasrane zarazki, wiesz. Aha. Muszę się mieć po prostu na baczności. Ale ja w godzinach takich, wiesz, rannych, południowych zawsze tam kaszle, jakiś katar, a potem mi przechodzi, także... Nie wiem, od czego specjalnie to zależy, ale... No mi pachnie alergią. O czym ty mówisz? Pachnie, kurczę, alergią, ale nigdy nie byłem alergikiem, cholera. Właśnie. Cholera wie. Dasz go radę stuknąć? Wiesz co? Może być ciężko. Okej. Okay. Gościu sam się tutaj wyrobił.
Dobra, padł. Oby zostawił coś ciekawego. No to jest okej, okay, ale niestety ja nie spełniam wymagań levelowych. Co nie jakby gra nam chciała powiedzieć, że jesteśmy za słabi na ten etap, ale to jest... no, fabularka dalej, także hello. Idziemy po... znaczy zgodnie z... Tak, idziemy zgodnie. Przesuńcież ładnie za mną i będzie ładnie, będzie sympatycznie. Okej, okej. Okay, okay. No ja jakby cały czas marzę o tym, żeby mi się jakaś broń ciekawsza trafiła. O jeden mózg za daleko, o jeden mózg za daleko, no niestety. Trzeba to będzie jakoś ładnie obejść w takim razie, zobaczymy co zaproponują nam twórcy. Okej, dobra, override jest gdzieś tutaj. Zobaczymy. Mamy tu złych typów. Dobra, musimy iść trochę wyżej. Dobra. Widzę, że... No kurde, strzał ze snajperki w górę. No dobra, to muszę się postarać. Dobra, padł. Jest dobrze. Czy te bronie totalnie nie robią obrażeń? No, ja też mam tak sobie. Staram się. Dobra, jestem. Padł na ryj. Bardzo dobrze. Ładuj. Strasznie hałas robią te pogawki. Dobra. Zabijesz go? Zabiję go, tylko mi go nie zabija, wtedy będę miał sekunda. Dobra, ładnie. Nawet to jakoś poszło. Dobra, zmienić no i pukawkę, wyżej. Bo już zaraz będę szedł za tobą. Okej, okay. Tu jakiś pistolecik wypadł. Jak to wygląda? No, dalej nie spełniam wymagań. Okej, okay, tu by się ammo nam przydało, solidnie. Jest coś? Jest. Także wiesz, cieszy mnie też strasznie to, że no, recenzje bardzo dobre ma gra, czy to polskie, czy zagraniczne serwisy, to Metacritic jest w okolicach 9, ci powiem. Wow. Także bardzo ładnie. Jestem pod dużym wrażeniem. What the fuck, to nie było szybki? Tam nie było szybki, Rockers, dlaczego? Chciałeś wyskoczyć przez okno? Miałem w głowie Linux, szmato, je! I spierdzieliłem się przez Windowsa. Dobra, jakoś może do ciebie dojdę. Zobaczymy, gdzie jest cel misji. Kolejny. Widzę, że tam ostro łoisz. Nie wiem, ostro to może nie. Nie widzę tutaj przewrotnej przewagi. Okej, okay, teraz mamy gdzieś polecieć jeszcze tam, także leć za mną. Dobrze. Ja też czekam. Czekaj, niech ja się rozejrzę. A, ty jesteś tu. Mhm. Hops. Okej. No i zobaczymy. Dobra, jesteśmy tu i mamy chyba zejść tutaj niżej, tylko naprawdę polecam rozwagę. Mamy zejść jeszcze niżej, czyli tu. Okej. Okej, chyba mam temat. Bardzo okay. Dobrze. Ciulu w sto. Mieliśmy wylać coś, co zamrozi lawa, tam je w same nietoperze. A gościu, który jest po drugiej stronie mostu, który jest konkretnym oprawcą, rozkosznie się zaśmiał. No to. Pewnie trzeba będzie to naprawić, co? Tak, ale chyba widzę tą trampolinę fajną. No też się zwrócę uwagę. Dobra. Okej. Tutaj sobie przeskoczymy ładnie. Także fajnie, to lubię, nie będziemy musieli nadrabiać specjalnie. No. No i gitensik.
No i niestety musimy się udać na kompletnie drugą stronę tego wszystkiego. Dobra, dobra. Lecę za tobą. Masz jeszcze jakieś pytania, Rockens? A propos Dragon Age'a? No nie, jestem bardzo... To główne pytanie odnośnie tego. O właśnie, to też jakby możecie być świadkami naszego procesu, jakby... My bardzo często robimy podobne gry, nawet te same gry, i nam to nigdy nie przeszkadza. Zawsze staramy się to podkreślać, chociaż wiem... Znaczy, jest cała masa ludzi, którzy tego nie rozumieją. Zwłaszcza my z Urojem mamy pełny mandat do robienia tego, bo prowadzimy swoje materiały zupełnie inaczej, ale zawsze się zastanawiamy, jak zrobić te materiały, żeby one były w jakiś sposób różne od siebie, i dlatego też zawsze ustawiamy sobie różne klasy do zabawy. To też mnie zaciekawiło, że jednak nie możesz się zdecydować na tą klasę. Ale jaką ty chcesz grać klasą? No ja cały czas krasnolud dwuręczny, dwuręczna broń. No to ja naprawdę nie wezmę tej klasy, to się w ogóle to nie ma. A nie, ja się nie martwię, tylko tak generalnie... To jest moja stylowa, nie? Bo to już jest temat, który żeśmy sobie obgadali, nie? Ja strasznie żałuję, że tam lekarza nie ma, ale to już jest inna sprawa. Natomiast, wiesz, zastanawiam się też, jak będziemy to realizowali, bo i ty, i ja chcemy pokazać tego Dragon Age'a jak najwięcej. I to też jest w zasadzie takie pytanie trochę do was, bo... Czy wolicie oglądać to bardziej w ramach takiej przygody fabularnej, którą wam pokazujemy w ramach singla, czy bardziej was interesuje kooperacja? Bo jednak tak sobie myślę, że single, nawet jeżeli się stworzy inne postacie, to właściwie każdy gracz ma mniej więcej przeżywa to samo. Natomiast w koopie to jakby nasza przygoda może być zupełnie jakby unikatowa trochę, w tym sensie, że niepowtarzalna. Mnie ta kooperacja bardzo, bardzo cieszy do wspólnej gry. Tak, natomiast singiel chciałbym potraktować jakoś osobno. Wiesz co, ja na pewno, będę się bawił z tobą w koopie, a jeśli chodzi o singla, to ja się ograniczę klasycznie, na wybiórczo, rzetelnie, niespoilerowo, w rozumieniu prezentacji różnych części składowych tego programu. W ten sposób. Także ja, w ogóle nie będę szedł z fabułą od początku do końca, bo to by było samobójstwo czasowe. I też prywatnie imersyjne. Dlatego też... A tu coś o exploringu, prawda? A tu coś o drużynie, a tu coś może o crafting alchemii, a tu coś o naszym bastionie, tak? Inkwizycji, czyli ekipie. Różne rzeczy, no. ale zobaczymy. Ten koop może być o tyle interesujący, że jeśli chodzi o grę nie będącą MMO, to taki RPG w ramach Rock'n'Roll będzie coś ciekawego i nawet nowego. No, faktycznie. Prawie mi zepchnęli z tego. Dobra, ja staram się tutaj ładnie ciebie cały czas osłaniać. Czyli mamy kompletną zamianę ról względem poprzednich części, bo ty tam jesteś takim hacharem w samym środku, a ja cię cały czas tą swoją snajperką ochraniam. Żeby ci po prostu było łatwiej, no. Właśnie widzę, że jest jakiś konkret. Dobra, wieżyczki, Rok, skupmy się na wieżyczkach. A one gdzieś są tutaj? Tak. A, tu widzę. Dobra, padły. Jakieś małe gnojki naprzeciwko. Jeb go batem. Ale voice acting, przerywniki filmowe. Wiesz, fabuła będzie mega klasyczna, to znaczy, raczej nie będziemy mogli stworzyć złego bohatera, tak? Czyli jakiegoś takiego motherfuckera, BDS-a, tak? Antagonisty, który ma być protagonistą. Tutaj jednak będziemy raczej dobrzy, a to jak wykonamy cele misji, to zależy od nas, tak? Ale dalej będzie to nacisk na to, by odeprzeć, wrogów dzięki zawartym sojuszom w rozumieniu różnych nacji, ras, klas i tak dalej, i tak dalej. To nie jest taki pomysł trochę podobny do Mass Effect 3? Tak, tylko że tutaj faktycznie będziemy często dyrygować, zarządzać armiami, tak? Z poziomu, z perspektywy tej naszej twierdzy. I to jest tak nawet bardziej realistyczne niż tam, jeden główny bohater rozwali cały świat. Nie, tutaj bez sojuszy, bez ludzi, bez wsparcia
nie takiego ostatecznego w myśl ostatecznej bitwy, tylko cały czas, przez cały czas trwania kampanii, no będzie mega podstawą, tak? I będzie dosyć mocny nacisk na to położony. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Tych gości, których będziemy mogli wziąć do drużyny, to oczywiście drużyna czteroosobowa z nami, ale będziemy mogli wybrać spośród kilkunastu NPC-tów, nie? Czy trudno ich nazwać NPC-tami, one to są postacie jak najbardziej grywalne i to jest to, co mi się zawsze podobało w kwestii gier drużynowych, tak? Bo okej, wybiorę sobie na przykład gościa z tarczą i mieczem, on mi się tam znudzi w połowie gry, no to na przykład skupię się na sterowaniu moim towarzyszem, który jest na przykład łucznikiem, prawda? Tak, 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 tak. A jednak jak masz gry single, no to w tym momencie zrobisz sobie łucznika, on ci, wiesz, zbrzydnie w połowie gry, no ale no i tak, żeby grę przejść, będziesz musiał tym łucznikiem dalej łupać, nie? Tu jest mocniejszy gościu, zobaczymy. No i zaś to ładuje. Ja pierdzielę, fatalny jestem pistolet maszynowy. Okej, okay, walimy, walimy. Okej, okay, jestem na samym szczycie tematu. Zaraz spróbuję zapaść, nie mam za bardzo, bo między tobą a mną. Aha, jestem ale... Bades. Dobra. Ah, shit. Też padłeś. No. Dobra, mamy tu jakieś pionki, które mogę dojechać. Chyba go dojadę. A, udało się, jesteś ty. Nie, dobra, ja już jestem. To ja już też się podniosłem, wiesz, też kogoś trafiłem. Aha, dobra. Ale zawierucha. Ja pierdzę. Padłeś, dobra, idę do ciebie. Nie wiem, czy mi się uda, byłoby fajnie. Cholera jasna. Shit, prawie go rozwaliłem. Spokojnie, damy radę. Żyjesz. Kurde mol, no. Niestety. Ja żyję. Żyjesz. Zastrzeliłem kogoś, tak. No to dobrze. Dobra, teraz ja padłem. A damy radę. Dawać tylko jakiegoś tutaj, wiesz, świeżaka. Idą. Jakieś świeżaki. Ładuj mi to. Szybko! Dobra, jest. Go zostawiłem. O, fuck sake. Ja pierdzielę. Nie, tutaj przede wszystkim musimy... Wiesz, on wali takimi promieniami, które mnie... Dupa. One strasznie mnie odpychają tego promienie, wiesz, i one mi przeszkadzają w tym całym procesie... A, revive'u? Tak, dokładnie. Przerywają. Nic, no, trzeba tego gościa tutaj jedno rozwalić na 12. Dobra, najważniejsze, żeby jak najmocniej poranić. Ja padnę, ale zaraz do ciebie przyjdę. No niestety. Byle do 12 levela, bo ja wtedy spokojnie dam sobie radę z nowszymi broniami, do których teraz przez level kapa nie mam dostępu. A, okej, okej. Jesteś cały zdrowy? Czy... Teraz tak. Pytanie, czy będę miał daleko do ciebie. Nie, nie ma tragedii. Dammit. Dobra, będę po prostu musiał go... Dali mnie wyopalić, ja strasznie, strasznie mamy coś... Wiesz, nie troszeczkę wiem, no... nie skupiliśmy się teraz na misjach pobocznych, wiesz, tylko lecimy ostro z fabułą. I to może być ten problem. No padł wreszcie. Dobra, to ja idę do ciebie. Spoko, ile mamy na liczniku, rok, materiału? Mamy 23 minutki. Okej, no to jeszcze chwilę styknie. Uhuhu, 100 lat. Dziękuję bardzo, to takie przyjemne kichnięcie. No widzisz. Nic związane z chorobami wieku starczego. Tak, my się z rokiem lubimy kurwa, chujowo zabrzmiało. My się z rokiem lubimy zarażać, niekoniecznie wesołą wenerą, ale raz tak było, że ty byłeś strasznie chory, nagraliśmy jakiś materiał, byłem okazem zdrowia, jeśli tak można powiedzieć o wesołym diabetyku, ale mnie zaraziłeś przez ten mikrofon, kurwa, wiesz, bo byłem chory na drugi dzień. Z dupy, a siedziałem tylko w domu. No ale cóż. Okej, okay, słuchaj, ja tu nam postawię maszt z tlenem. Okej, okay, do 12 już niedaleko. A my musimy tu troszeczkę przyjacielu poskikuniać. Z tego co widzę. What the fuck? Co cię? Hyperion znowu. Zaczyna serca. I know what you're up to, kid. Probably won't work if I fill your Volt Hunter with bullets. Dobra, padł.
Też tu jesteś, miło. Idę do ciebie. Wiesz, padam na strzał, na strzałę. Dobra, dobra, zaraz będzie. Żyjesz! Teraz ja nie żyję, ale ja sobie poradzę. Dobra. Zmiatam. Jeb ta rakieta, rocket. Dobra, padł, kolejny. Muszę sobie jakąś snajperkę załatwić. One, snajperki pozwalają na precyzję, jak, nawet jak masz sobą broń, to heady załatwiają sprawę. Mordowanie tych typów. No, okej, okay. Jest konsola, aktywuję ją. Padł, kolejny. Jezu, ile ekspa tu leci za nim. Dobra, udało się. Wyczyszczone. Okej, no to nic, Rockens, to na trampolinę tutaj musimy pocisnąć. Jestem. Dokładnie. Fly, really fly. O, widzę dobrą skrzynię. Tak? O, o. Rockens, to wybierz sobie coś. Co chcesz, se? Ja sobie wezmę tylko ten malutki na dole karabin maszynowy, a ty sobie możesz wziąć... Tu masz taką, wiesz, wielką armatę u góry. No właśnie widzę, to sobie to... Zobaczymy, no. Dobra, to nie może być gorsze niż to, co mam. No w sumie racja. W sumie racja. Dobra, teraz tak, musimy przekierować... Co nieco. Pytanie, czy tędy damy radę? Może tak, i po prawej masz przedniaków. No i to już jest lepszy pistolet maszynowy. No. Możesz zaskoczyć do mnie, nie przejmuj się. Mamy go w dwa ognie teraz. Ładuj, jep, 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 jep. Fajna spróbka. Przydaje się tutaj to skakanie, te trampoliny. To jest fajna propozycja nowej mechaniki. Dobra, z głowy. Elegancko. No to ciśniemy. Jak tam czasowo? Tak właśnie, możemy się zbliżać do radosnego finiszu. Dobra, kochaj. Ale na zewnątrz czy do środka? Dobra, dobra. Whatever, bro, whatever. Whatever, bijacz. Kochani, to nic, to zobaczyska już za niedługo w kolejnym odcinku, w którym to pogadamy sobie z Rokiem o kreskówkach, które kiedyś były dla dzieci, a teraz są dla wielu osób. O, to jest bardzo dobry. O filmach animowanych. Serdeczna tarcza, kochani. Pa, pa. Trzymajcie.